Cześć, witajcie w alfabeciku pora na literę C i tutaj no, wymyśliliśmy coś, co nie do końca jest tak naprawdę na C, jak to powiemy. No, co jak cachę, czyli jak cache, cache. tak. Co to jest ten cache? Cache w skrócie to jest pamięć podręczna i teraz to jest i bardzo proste, i bardzo skomplikowane, bo cache są na bardzo różnym poziomie. Generalnie to jest tak, że im pamięć większa, tym wolniejsza. Tak co do zasady. Czyli na przykład pamięć taka wewnętrzna w procesorze jest bardzo szybka, ale jej jest mało, bo ona też jest po prostu najdroższa w wyprodukowaniu. Pamięć, która jest na płycie w komputerze, ona już jest wolniejsza wyraźnie od tego, co jest w procesorze, ale jest też tańsza i dlatego jest jej więcej, nie? Potem dalej jest dysk, który jest wielokrotnie większy od pamięci, która jest w komputerze i też wielokrotnie wolniejszy od pamięci w komputerze. No jakbyśmy dalej poszli, no to są jakieś tam backupy robione gdzieś, które jeszcze przeważnie są wielokrotnie większe od dysku, ale są jeszcze wolniejsze, no bo to backup trzeba wyciągnąć, podłączyć tam i tak dalej. Nie jest to przeważnie online. A jeżeli nawet na dyskach jest backup robiony, to jest na takich najwolniejszych dyskach, które mają być duże, a niekoniecznie szybkie. Jest taka zasada, że jeżeli dany program, znaczy to nawet jak u nas, jeżeli korzystaliśmy z jakichś danych, przypuśćmy przed minutą, to jest zdecydowanie większa szansa, że w następnej minucie znowuż będziemy musieli z nich korzystać, niż że będziemy korzystali z jakichś zupełnie innych danych. Czyli po prostu, nie wiem, zaglądaliśmy do słowniczka, to jest spora szansa, że za chwilę też będziemy zaglądali, bo to znaczy, że na przykład pracujemy nad jakimś tekstem, nie? I tak to działa. I jeżeli chodzi o oprogramowanie, to dokładnie tak samo działa. Czyli, że jeżeli program korzystał z jakiegoś kawałka pamięci, to jest spora szansa, że za chwilę też będzie z niego skorzystał. Oczywiście może być tak, że nie, że on już skończył na tym kawałku pracować i pójdzie sobie gdzieś indziej, ale statystycznie się to opłaca. Czyli jeżeli na przykład czytaliśmy jakiś plik z dysku, to warto jest go zarezerwować jakiś kawałek pamięci, żeby przytrzymać te ostatnie odczyty z dysku, żeby jeżeli temu programowi się będzie zachce się znowuż jeszcze raz to przeczytać, żeby nie trzeba było tego czytać z dysku, tylko żeby właśnie wyciągnąć to z tej pamięci podręcznej. I to działa na różnych poziomach. Tak samo działa ta pamięć podręczna pomiędzy tą pamięcią szybką w procesorze, a tą wolniejszą na płycie głównej. Czyli też jeżeli czytaliśmy coś z pamięci tej powiedzmy operacyjnej, to przez jakiś czas sobie siedzi w tej pamięci podręcznej procesora, bo jest spora szansa, że będzie za chwilę potrzebne. Znowu będzie potrzebne i szybko, żeby było potrzebne. I teraz oczywiście tak. Wiadomo, że no im więcej damy na tą pamięć podręczną, tym mniej mamy tej pamięci takiej faktycznej do dyspozycji, więc zwiększanie tego cache'a w nieskończoność jest bez sensu, ale ogólnie to on naprawdę przyspiesza, bo to można sobie, nie wiem jak w tej chwili w jedenastkach, bo nie sprawdzałem, ale na przykład chyba w 2000 można było wyłączyć buforowanie dysku, to można sobie było przekonać, jak nagle zaczynało to wszystko mulić, nie? Słuchajcie, no, najprostszym i takim chyba łatwiejszym do wypróbowania samemu na sobie dla wszystkich jest po prostu cache przeglądarki internetowej. A właśnie, bo tak, bo to też... Łącze internetowe, wiecie, wolniejsze, szybsze, ale wchodzicie po raz pierwszy na jakąś witrynę, pobiera tekst, zdjęcia, animacje, filmy, wszystkie inne pierdoły, które zawiera kod strony. Macie to u siebie na komputerze. Jak otworzycie tą stronę drugi raz, strona wczyta się szybciej, bo to już jest, a komputer ewentualnie sprawdza tylko, czy się tam coś nie zmieniło po drodze i doczyta najwyżej nowe fragmenty, czyli na przykład jeżeli oglądacie jakąś tekstową relację pisaną i ona się co jakiś czas przeładowuje, to część idzie z cache'a, a część tylko jest pobierana. Tak, wszystkie z internetu. Tam ikonki, tak. Nagłówki, to wszystko leci już z pamięci podręcznej. Chociażby tło strony już nie wczytuje się kolejny raz, tak, bo je macie. I czasem nawet możecie zauważyć, że internet wam się wywali, a jednak stronę dalej możecie oglądać i ją przewijać, bo ona jest czytana z cache'a, a nie pobierana z internetu. To tak najprostsze wytłumaczenie, jak cache wygląda, jak działa i po chorobę on nam w ogóle jest potrzebny. No jest potrzebny. Właśnie chodzi. No tak, no to też jest właśnie bardzo, bardzo prosta, no to co mówiłem, że pamięć im większa, tym wolniejsza. Jeżeli potraktujemy internet jako taką gigantyczną zewnętrzną pamięć, no to ona jest bardzo duża i też jest
no zdecydowanie wolniejsza niż to, co mamy pod ręką na dysku, nie? I tutaj też ta pamięć podręczna, no działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli oglądaliśmy jakąś stronę, to jest szansa, że będziemy za chwilę ją też oglądali. Chociażby po to, że sobie przeskrolujemy, albo się tam cofniemy, czy coś takiego. Czy nawet przeładujemy tą stronę, ale już nie będziemy musieli tych wszystkich obrazków, tych wszystkich tam logo, tła i takich rzeczy po prostu pobierać na nowo, bo będzie to właśnie w cache'u, czyli w pamięci podręcznej przeglądarki. I tego cache'a faktycznie, tak jak Adam powiedział, możecie sobie wyczyścić i nagle zobaczycie, jak wam niektóre strony zmulą. Tak. Czyli po prostu cache to jest coś, czego tak naprawdę na co dzień nie widzicie. Wielu, powiedzmy, mniej doświadczonych, zaawansowanych użytkowników nawet nie wie o jego istnieniu, ale sprawia, że wasze sprzęty po prostu pracują szybciej. To jest na wszelkich poziomach, bo to może być cache procesora, to może być cache dyskowy, to może być cache przeglądarki i każda inna tego typu, każde inne tego typu rozwiązanie, gdzie po prostu mamy dużą pamięć, ale wolną i jakąś mniejszą, szybszą pamięć, no to możemy sobie właśnie to jakby buforować w ten sposób, że to, co ostatnio ściągaliśmy z tej wolnej pamięci, to w tej szybszej sobie na jakiś czas przytrzymamy. Pod ręką siedzi i... A może się przyda, a jak się okaże, że przez tam jakiś czas... To się nadpisze świeżymi. Nowe dane zastąpią tamte stare, bo jeżeli się wyczerpie pojemność tego cache'a jakaś tam ustalona, no to wiadomo, przyszło nowe, to stare jest wypychane i tak dalej. Wiesz, kiedyś w przeglądarkach w ustawieniach nawet były takie suwaki. Tak, do tej pory to jest. Ale jest to dużo, dużo głębiej zakopane, gdzie można sobie było ustalić, ile tego cache'a chcemy, nie? Tam też oczywiście przeglądarka też ma cache w pamięci, ma cache na dysku, to co na bieżąco to trzyma po prostu w pamięci, to co tam na dłużej to sobie zapisuje. Ale to już są składy złożone, natomiast dla użytkownika ważne jest, ile tego cache'a tak naprawdę przeglądarka ma. I wtedy po prostu najszybciej odczujecie jakby czym jest cache i po co on jest w ogóle potrzebny, dlaczego musi jakiś być. Tak, i jak już przy tym jesteśmy, przy przeglądarki, bo tutaj pojawiają się takie dosyć, tak powiem, no nieprzyjemne zjawiska związane z cache'em, bo jest teoretycznie możliwa taka sytuacja, że na serwerze już się coś zmieniło, a my w cache'u mamy starą zawartość. I teraz jak sobie z tym można poradzić? No można sobie poradzić na dwa sposoby. Albo za każdym razem ta przeglądarka się będzie pytała serwera, ty słuchaj, ja mam u siebie w cache'u dane z tego i tego, z tej godziny, z tej minuty, z tej sekundy, czy u ciebie coś jest nowszego? I serwer mówi, nie, u mnie jest to samo, możesz podawać z cache'a. I to jest takie normalne zachowanie. No natomiast jednak to zapytanie musi polecieć, ale serwer może zrobić też coś takiego, że wydzielając siebie stronę, on jakby określa termin ważności tej strony, że ta strona będzie ważna co najmniej przez 2 godziny na przykład. I w tym momencie przeglądarka to sobie zapisuje i przez następne 2 godziny w ogóle się nie będzie pytała serwera. I problem polega na tym, że no oczywiście dla ogólnej wydajności strony lepsze jest to rozwiązanie z ważnością stron, że i dla serwera, i dla łącza, no w ogóle w zasadzie tylko, ale że jeżeli nasza przeglądarka sobie to przytrzymała. Że się coś zmieniło pomiędzy. I nagle trzeba, nie wiem, kurde, no wyobraźcie sobie, że jest serwis newsowy, tak? Tak, i nagle... Dobra, już jest godzina 10, kończymy dyżur, nic się nie stanie, ustawiamy, że do rana będzie to wisiało i nagle się okazuje, że samolot spadł albo bomba wybuchła. No, coś tam niemiłego zazwyczaj. No i co? I wszyscy ten... Dlatego też kwestia ważności cache'a, to jest zawsze kwestia decyzji, tak? Czasem to dobrze, czasem źle. Akurat w przypadku stron to może mieć głównie skutki uboczne, no tak jak właśnie Konrad tutaj wspomniał, taki typowy case, widzimy wersję strony sprzed 2 godzin, a tu już, prawda, minister siedzi. No dobra, to już wiecie, co to jest cache, z czym to się i po co nam jest potrzebny i dlaczego jest tak naprawdę niezbędny, a teraz widzimy się przy kolejnej literce. Co to będzie? Podpowiem, że będzie to literka D.